Siemaneczko moi kochani, Aras Live in Poland, witam na moim kanale. Dzisiaj troszkę w innej scenografii, drzwi wjechały jak widzicie, tak? Tak one się prezentują z opaskami, także opaski są, drzwi ładne. Także drzwi wjechały, jakby ktoś się pytał, już zamocowane. Dobra, także dzisiaj troszkę inaczej, inny troszkę odcineczek zrobimy. Postanowiłem sobie zrobić odcinek moich kosztów utrzymania w Polsce, że tak powiem, moje miesięczne wydatki. Moi kochani, ja się tu rozłożę. Tu już nie wiem po co tego. Dobra, widzicie, wariat ze mnie. Dobra, moje miesięczne koszty, moi kochani, moje miesięczne koszty składają się na dość istotne sprawy, jak pewnie u każdego z was, typu mieszkanie, jedzenie, paliwo, opłaty i takie inne tam rzeczy lub rzeczy, na które przyjemności, rzeczy, no dobra, wiadomo o co chodzi, ogólne wydatki, że tak powiem, miesięczne. Nasze. Nie wiem, być może każdy inaczej płaci za mieszkanie, wiemy o co chodzi. Jedni płacą tyle, drudzy inaczej, w jednej spółdzielni tyle, inni mają domek, inni jeszcze co innego. Tutaj jest mieszkanie ADM-owskie, że tak powiem. I moje, że tak powiem, opłaty za to mieszkanie dzielą się na dwie osoby. Czyli ja tutaj, że tak de facto mój wydatek za mieszkanie tutaj wynosi 700 zł, bo dzielę go na dwie, na pół, nie? Czyli 7 stówek jest moich opłat, nie? Za mieszkanie tutaj na chałupce, tak? Czyli mamy 700 zł. Uważam, że to jest dość tanio. Dość tanio, bo wiadomo, że wynajmy kosztują około 2000, 1500 to chyba kawalerki w Polsce. Wiadomo, mieszkanie z rodzicami lub na jakichś tam wykupionych już mieszkaniach, gdzie są wspólnoty mieszkaniowe. Tam wiadomo, są czynsze ustalane indywidualnie pod mieszkańców, że tak powiem. I tam właśnie kwestia płaceniowa, wysokościowa tych opłat się różni. Ja mam tak, a nie inaczej, także mówię jak ja mam. Ja mam 7 stów, nie? Że tak powiem, z mamusią, nie? No. Dobra, mamusia jest. Dobra. Moje pytanie, następny taki punkcik kulminacyjny, no bo wiadomo, że w każdym życiu najpierw trzeba zapłacić za rachunki, żeby mieć dach nad głową, a teraz przejdziemy, że tak powiem, do jedzenia. Moje opłaty miesięczne na jedzenie, które przeznaczam, jak sami widzicie, są to zakupy w Żabkach, z dzieckiem na spacerach, lubię sobie, nie wiem, kolę wypić, energetyka, browarka, raz kiedyś whisky sobie z teściem wypić, pozdrawiam Sławek, co tam jeszcze, no cokolwiek, cokolwiek i nie wiem, jakąś chemię, że tak powiem, która mi się skończy miesięcznie na, nie wiem, jakiś szamponik, wiecie o co chodzi, jakaś pasta do zębów, no to tak orientacyjnie na to wszystko przeznaczam na jedzenie, napoje i, że tak powiem, chemię pierwszej potrzeby i, że tak powiem, na jakiś tam ciuch czy jakieś skarpetki, no to liczmy, że to jest kwota 2000 zł miesięcznie, którą przeznaczam. I uważam, że to jest adekwatna chyba do tego, co... Nawet ja tego nie liczę. Powiem wam szczerze, że nie liczę, zbieram tam faktury za materiał, a dodatkowe jakieś tam liczenie moich wydatków. Mniej więcej widzę, ile mi zostaje, że tak powiem, w portfelu. I no, sam potrafię się kontrolować, także nie muszę tam jakichś tam rachunków, nie? Tym bardziej, że się musiałem kontrolować, mając na wypiskę parę złotych i też człowiek dawał radę. Także akurat tutaj kwestia jedzenia i te sprawy to sam sobie ogarnę, nie muszę tego nawet kontrolować. Po prostu potrzebuję, no to muszę kupić, tak? Paliwo. Z chłopakami jeździliśmy, trzy budowy. Tu, tam. Orientacyjnie, miesięcznie przejeżdżaliśmy grubo ponad
1000 km, ale chyba ciutkę mniej niż półtora. I to mówię, to jest sama jazda po mieście. No to orientacyjnie tak pi razy drzwi, koło 1500 km, no to jak tam będzie, że tam przy dzisiejszych cenach, no to jak tam będzie 1300 zł miesięcznie, oczywiście przy prowadzeniu działalności gospodarczej, mówię, ile ja wydaję miesięcznie, moi kochani, na paliwo, i teraz już się pomniejszą grubo te kwoty. Za paliwo na pewno się pomniejszy, no bo jest bynajmniej jedna robota, a wtedy było jeżdżenie na trzy roboty, to też inaczej, jeszcze gdzieś tam chłopaków wysyłałem i dodatkowe tam jeszcze jakieś inne czynności, no to liczmy, że to jest kwota 1300 zł. To są takie moje wstępne, no pierwsze strzałowe takie, że tak powiem, opłaty, nie, na dzień dobry, nie, to już się sumka robi, że tak powiem. No i to, co najważniejsze dla mnie, że tak powiem, opłaty alimentacyjne i inne rzeczy typu telefon, abonament za UPC, ponieważ wziąłem nowy, mieliśmy tylko dekoder po prostu i tam wszystkie te takie opłaty manipulacyjne, alimenty i po prostu do funkcjonowania, wiecie, o co mi chodzi, to co musimy zapłacić oprócz kosztów mieszkania, te dodatkowe, tak, ja mam akurat alimenty, ktoś może ich nie mieć, możemy mieć tam inne opłaty RTV, wiecie, o co chodzi, no to mi zjada na przykład 1200 złocisza co miesiąc. Moi kochani, czy dużo trzymało? Lwia część, że tak powiem, jest alimentów, także na pewno macie mniej, co niektórzy. Opłaty firmowe. Każdy ma różne, wiadomo, o co chodzi. Moje osobiste opłaty samego na siebie, ZUSy, SRUSy i inne skarbówki, pierdoły i księgowe, księgowa i te właśnie wszystkie skarbówki i inne pierdołki, no to 1500 zł to jest, moi kochani. Oczywiście to jest tylko ja, tak? Jak byli chłopacy zatrudnieni, także ta kwota jeszcze była powiększona o dodatkowe ich ZUSy, tak? Także tutaj było jeszcze więcej. Tutaj napisałem kwotę, którą ja, tak? Ja przedstawiam swoje. Teraz chłopaków nie ma de facto, także postanowiłem przedstawić wam swoje osobiste, tylko ja i wyłącznie ja. No to jest firma, to jest 1500 zł, nie? Tam jest 1300 plus tam ten, nie? Dobra, no i plus mój, że tak powiem, dokładka problemowa z poprzedniego związku. Pozdrawiam Joannę Głodzik. Oczywiście pewnie zapraszała nie jednego na Messengera, jaki to ja jestem ham i w ogóle. Z opowieściami to jest kwota 910 zł raty, która mi dołożyła. Także podsumowując, że tak powiem, wszystkie moje opłaty miesięczne, się zrobiła kwota 7610 zł. Co miesiąc polskich złotóweczek jest mi potrzebne na życie. Także moi kochani, czy to dużo, czy to mało przy prowadzeniu działalności gospodarczej? No wiadomo, moi kochani, jakbyście nie prowadzili działalności gospodarczej, no to wiadomo, że z paliwka schodzi, tak? Lwia część z paliwa schodzi, no ale za to do mieszkania wam dochodzi, nie? Ja akurat mało płacę za mieszkanie. Z paliwa wam schodzi i dochodzi wam do mieszkania. Tak samo opłata firmowa wam odchodzi. Prowadzenie działalności, nie? Ta opłata prowadzenia działalności wam odchodzi. Także dość sporo. No i tutaj jakieś tam problemy związkowe, poprzednie, także to by wam zeszło. Także ta kwota się dużo by pomniejszyła. No ja potrzebuję 7600 zł, moi kochani. Takie są koszta. Teraz jak byli chłopacy, plus ich ZUSy, plus ich wypłaty, no to liczmy, że tam letko sobie dychę do uście. Letko sobie dychę do uście, także to były same opłaty moje, moi kochani. A gdzie tu żyć?
A gdzie tu odłożyć na przyszłość, na potomnych? Czy ciężko się żyje w Polsce? Jeden powie tak, drugi powie, że nie. Powiem wam, no trzeba żyć, trzeba wydawać pieniążki, tak? Trzeba je zarabiać. Ubolewam nad tymi, co mają mniej. Bo naprawdę ciężko. Ja jestem o tyle w miarę dobrej sytuacji, że mam pomoc rodziny, która mnie wspiera tak finansowo, czy w taki sposób, czy w inny. Także co by się nie działo, mam jakąś tam poduszkę, tak? Bezpieczeństwa, tak? A są ludzie, którzy naprawdę nie mają czegoś takiego, także ubolewam, naprawdę jest mi bardzo przykro. No ale cóż zrobić, jakoś trzeba sobie dawać radę. Słowa otuchy i wsparcia dla was, naprawdę jesteście wielcy, że dajecie radę. Dzisiaj chyba albo wczoraj w radiu słyszałem w robocie, w czym jesteśmy mistrzami świata. I troszkę może to żartobliwie teraz zabrzmi, ale ktoś tam pisał, bo było odczytywanie SMS-ów w radiu i ktoś tam napisał, że mistrzami świata jesteśmy w życiu za mniejszą stawkę niż racjonalny byt i dajemy radę. I dajemy radę, czy coś takiego, nie? Wiecie, za mniejsze pieniądze niż normalna egzystencja żyjemy, a i tak dajemy radę, nie? Coś takiego, to powinniśmy być mistrzami świata, nie? W tym, nie? Że mieć mniejsze pieniądze niż się należą, że tak powiem, do normalnego funkcjonowania i tak dajemy radę. No i tacy jesteśmy Polacy, także uważam, czy tu, czy za miedzą sobie dajemy radę, także pomagajmy i się wspierajmy jak możemy, także widzicie, czy to są duże kwoty, czy nie, każdy je oceni jak uważa. Dla mnie to duże, powiem wam, że wolałbym chyba dziecku coś kupić niż na przykład, dobrze wiem, że za paliwo to jest duża część podatku VAT albo innych tam pierdół, które w ogóle nie powinny być, albo są, bo trzeba jakoś budżet, że tak powiem, ściągnąć z ludzi. No opłaty firmowe, no to też powinny być mniejsze, chociaż teraz były zmiany chyba z 2-3 razy. Także kosmos jest w tej Polsce, ta inflacja, to wszystko, koronawirus, to powiem wam, nic dobrego to nie wywróżyło dla Polski. No ciężko się żyje, dobra. Także tą puentą kończymy. Także to są moje opłaty miesięczne, sami zobaczycie. Zobaczyliście, że ciężko się żyje w Polsce, powiem wam, jeszcze po wyjściu z więzienia i bach, chcesz żyć normalnie, a tu zewsząd cię atakują, wszyscy za to zapłać, o Boże, co tu się dzieje, kosmos, także się nie dziwię, że co niektórzy tam się boją tego, się boją powrotu tutaj właśnie ze względu na to i jest taka lwia część, która się boi, że sobie nie da rady, a że tak powiem, najprościej jest później wrócić do przestępstwa. Najprawdopodobniej jest to w dużej części spowodowane, że są chłopaki rady, co niektórzy nie dają i sięgają z powrotem do popełniania przestępstwa. Łatwy pieniądz, że tak powiem. I tyle, moi kochani. Dobra. Taka wrzutka dla was, także lecimy. Dzięki.